Uniwersytet Warszawski. Widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napisy: Uniwersytet Warszawski. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Aplikacje dla dorosłych osób z dysleksją. Anna Szymańska, kierownik BON UW. Osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się doświadczają istotnych utrudnień w pracy z tekstem. Podczas studiów znacznie wzrasta liczba materiałów, książek, które trzeba przeczytać w krótkim czasie. Konieczne staje się wypracowanie efektywnej akademicko strategii pracy z tekstem. Rozwiązania technologiczne oferują szereg narzędzi i aplikacji wspierających ten proces, których funkcjonalności zaprezentujemy w dalszej części filmu. Możemy również wspierać osoby z trudnościami w uczeniu się podczas zajęć dydaktycznych, wykorzystując wielokanałowość przekazu, czyli uzupełnianie przekazu tekstowego przekazem werbalnym i graficznym. Pomocne będzie również odwoływanie się do praktycznych przykładów, czytelny i uporządkowany układ treści, a także mapy myśli. Krzysztof Busłowicz, dział IT BON UW. Osoby z dysleksją mają do dyspozycji szereg narzędzi wspomagających czytanie, pisanie oraz dokonywanie korekty tekstu. Napis: aplikacje dla dorosłych osób z dysleksją. Program Balabolka. Program Balabolka to darmowa, lekka aplikacja służąca m.in. do odczytywania tekstu z różnego rodzaju plików w np. Microsoft Word czy PDF. Otwarty plik możemy odczytać za pomocą technologii przetwarzania tekstu na mowę. Odczytywana treść jest jednocześnie wyróżniana na ekranie, co pozwala śledzenie jej wzrokiem. Balabolka umożliwia zarówno dostosowanie wyglądu tekstu, jak i kolorystyki ekranu oraz wybór głosu i tempa odczytywania tekstu. Zawiera również dodatkowe narzędzia. Możliwe jest m.in. zapisanie tekstu w formacie audio i utworzenie własnego audiobooka. Możemy do tego celu wybrać jeden z online'owych serwisów przetwarzania mowy na tekst, np. Google, Microsoft albo Amazon. Balabolka umożliwia także tłumaczenie tekstów, przesyłając je do jednego z online'owych serwisów tłumaczeniowych. Ciekawą opcją jest również szybkie czytanie przy pomocy czytnika Spritz, który eliminuje potrzebę przesuwania wzroku po tekście. Czytnik wyświetla zawsze jedno słowo w wybranym miejscu ekranu, co po nabraniu odrobiny wprawy znacznie potrafi przyspieszyć proces czytania. Napis: aplikacje dla dorosłych osób z dysleksją. Edytor Microsoft. Microsoft Word. Narzędzia wspierające czytanie i pisanie dla osób z dysleksją są również zawarte w edytorze Microsoft Word od wersji 2016 i w Office 365, w których wprowadzono czytnik imersyjny. Jest on dostępny w menu Widok. Czytnik imersyjny działa podobnie jak Balabolka, ale wzbogacono go w opcję zwiększania koncentracji na wierszach. Pozwala na ustawianie własnych preferencji wyglądu, wybór głosu i prędkości odczytu. Do wyboru jest kilka dostępnych schematów kolorystycznych, które mogą poprawić koncentrację lub zapewnić większy komfort czytania osobom ze spektrum autyzmu. Dużą zaletą rozwiązania Microsoftu jest jakość syntetycznej mowy, która brzmi bardzo naturalnie i wykorzystuje nowoczesną technologię głosów neuronowych. Dzięki temu zrozumienie i zapamiętanie treści staje się znacznie łatwiejsze. Edytor Microsoft Word udostępnia także narzędzie dyktafon do wprowadzania treści. Funkcja dyktafon bardzo dobrze rozpoznaje mowę, także w języku polskim, i przetwarza ją na tekst. Analizuje ton i tempo mowy i potrafi automatycznie wstawiać znaki interpunkcyjne, które możemy również wstawiać, wydając po prostu polecenia, na przykład kropka. Napis: aplikacje dla dorosłych osób z dysleksją. Narzędzia przeglądarek internetowych. Narzędzia wspomagające czytanie dostępne są także w przeglądarkach internetowych. Taką funkcjonalność zawiera na przykład przeglądarka Microsoft Edge. Funkcja czytania działa podobnie jak czytnik imersyjny. Bieżący tekst
jest wyróżniany na ekranie i jednocześnie odczytywany. Co więcej, na poprawnie i dostępnie skonstruowanych stronach czytnik sam rozpoznaje główną treść strony i od niej właśnie zaczyna odczyt. Napis – aplikacja dla dorosłych osób z dysleksją. Asystent pisania Language Tool. Kolejnym narzędziem jest Language Tool, czyli asystent pisania. To jest narzędzie udostępniające zaawansowaną korektę tekstów w trakcie ich pisania. Jest ono dostępne zarówno jako usługa online, jak i jako rozszerzenie do najbardziej popularnych edytorów tekstu. Narzędzie analizuje wpisywaną treść i umożliwia precyzyjną korektę ortograficzną, gramatyczną i interpunkcyjną tekstu. Możliwa jest także korekta stylu, na przykład usuwanie monotonii tekstu. Dzięki temu łatwiejsze jest przygotowanie bezbłędnych dokumentów lub e-maili. Lektor. Zapraszamy do kontaktu. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55, pokój 070 na parterze.